Witam na kanale Dzieciaki testują. Ja jestem Agnieszka i dzisiaj zapraszam Was na recenzję gry Bale i Skandale od wydawnictwa Muduko. Jest to gra karciana, licytacyjna dla 3 do 5 graczy w wieku 8+. Gra jest z ilustracjami pana Piotra Sokołowskiego. Jest to kolejna już gra z serii z przepiękną grafiką. Zresztą zaraz Wam ją pokażę na kartach. Tak się one prezentują. Są po prostu czarujące, przepiękne. Może obejrzymy sobie wszystkie karty tak szybciutko. Historia, którą ta gra nam przedstawia, jest kontynuacją Spór o Bór. Jeżeli nie znacie tej gry, to ja Was gorąco zachęcam do poznania jej. Tylko że Spór o Bór jest grą dla 2 osób. Tutaj zagramy od 3 osób do 5. Zobaczcie tę kapibarę, jaka wspaniała. Każda z tych kart, każda postać na tej karcie znajduje się na balu, ale są tu również karty skandalu. Zresztą zaraz Wam dokładnie wszystko powiem. Karty bardzo dokładnie tasujemy i tworzymy z nich zakryty stos na środku stołu. Każdy gracz bierze zestaw kart w jednym kolorze. To są karty z listami, karty do licytacji. Mamy jeszcze zielone oraz niebieskie i każda karta ma jakąś wartość. Musimy licytować uważnie, bowiem karta, której użyjemy, ona już nie będzie w danej grze do naszej dyspozycji. Pierwszy gracz odkrywa kartę z zakrytego stosu i przystępuje do licytacji. Karty te trzymamy w ręce, także tylko my je widzimy i nikt inny. W swojej turze możemy albo zalicytować, albo spasować. Wyłożę kartę z symbolem czwórki. Następny gracz, jeżeli chce się podjąć licytacji, musi przebić moją ofertę. Zalicytuję szóstką. Warto walczyć o żubra, bowiem jest on dość wysoko punktowany, a ten gracz może spasuje. Jeżeli gracz spasował, on już w danej turze nie może przystąpić do kolejnej licytacji. Ci dwaj gracze się przelicytowują, zagrywają karty o coraz to wyższej wartości. Żółty gracz, przypuśćmy, spasował, więc czerwony zabiera kartę żubra do siebie, odkrywa kolejną kartę, a karty, które zostały użyte do licytacji, są odkładane do pudełka. Tutaj mamy kartę, zobaczcie, z pomnożeniem posiadanych punktów i jest to karta pierwsza odkryta w tej turze, karta z czerwoną obwódką, bowiem gra kończy się, gdy odkryjemy czwartą taką kartę. Jeżeli to byłaby czwarta karta, to już nie przystępujemy do licytacji, tylko podliczamy punkty, gra się automatycznie skończy. Przypuśćmy, tak sobie tutaj rozłożymy tę kartę, że ten gracz ją zdobył. Tutaj mamy kartę skandalu. I w przypadku kart skandalu licytujemy się o to, kto tej karty nie weźmie. Gracz, który zaproponuje najwyższą stawkę, czyli najwyższą wartość, nie będzie tej karty brał. Jeżeli ktoś spasuje, automatycznie staje się posiadaczem karty skandalu. Odkrywamy następną kartę. I tak dalej, i tak dalej. Jak już wspomniałam, są tutaj karty skandalu. To jest jedna z nich. Jest to karta, która nazywa się plotki i gracz, który ją zdobędzie, chcąc, nie chcąc, będzie musiał odrzucić jedną posiadaną u siebie kartę gości. Jeżeli jej nie ma, tak jak żółty gracz, a zdobędzie w kolejnej licytacji, musi ją odrzucić. Razem z kartą plotek. Poszukajmy sobie w talii kolejnych takich, że tak powiem, wyjątkowych kart. Tutaj też jest karta, która oznacza, że na koniec gry będziemy mnożyć posiadaną liczbę punktów przez 2. Tutaj jest karta, która oznacza, że będziemy dzielić posiadaną liczbę punktów przez 2, czyli pozbędziemy się połowy. O, mamy tutaj minus 5, jest to karta fopa. I gracz, który ją zdobędzie, to też jest karta skandalu, czyli licytujemy, kto jej nie dostanie. Osoba, która ją zdobędzie na koniec rundy, odejmuje od swoich punktów
5. Jest kameleon. Jest znowu sowa, która mnoży punkty razy 2. Tutaj żaba, którą znacie z okładki. I koala z wartością 6. Jeżeli gracz posiada przykładowo takie karty, na koniec rozgrywki ma 9 punktów, musi odjąć od nich 5, zostaje z 4 i te 4 mnoży razy 2, czyli zdobywa 8 punktów. Grę wygrywa oczywiście osoba, która tych punktów posiada najwięcej. Bale i skandale to gra z bardzo prostymi zasadami. Gra, która wymaga od nas dokładnego przemyślenia swoich kroków, tych licytacyjnych. Jest przepiękna, zachwycająca. I jest to pierwsza gra licytacyjna, w jaką miałyśmy przyjemność zagrać. Świetne doświadczenie nie tylko dla dzieci. Zapraszam Was również na blog. W opisie do filmu jest link, tam są zdjęcia i jest oczywiście recenzja tekstowa gry. Możecie o niej co nieco jeszcze poczytać. Jest też tam link na blogu i w opisie do Ceneo, gdzie sprawdzicie, ile aktualnie gra kosztuje i gdzie można ją kupić najtaniej. No i zapraszam Was jeszcze na mój Instagram, tam sporo się dzieje. I mam nadzieję, że zostaniecie tam ze mną na dłużej. Aha, no i zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, aby nie przegapić żadnej wideo recenzji. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.